Cześć, witajcie. Witajcie, kochani. Tydzień troszeczkę z pogodą jesienną bardziej niż wiosenną, ale się ciepło zrobiło trochę, w związku z tym fajnie. Ciepło się zrobiło, premiery się duże wysypały, ale zaczniemy od rzeczy może nieco mniejszych. Okay. Dzisiaj, czyli w piątek, kiedy to nagrywamy, wyskoczyło Realme C35. Co prawda w katalogu ono było już wcześniej u nas, i to właściwie z bezbłędną specyfikacją, poza może interfejsem użytkownika, dlatego że Realme, które opublikowało dane tego smartfona w jednym ze swoich lokalnych oddziałów, podaje tutaj, że interfejs użytkownika to jest Air Edition. Cokolwiek by to nie miało znaczyć, do tej pory Realme UI publikowano z kolejnymi numerkami. Ten się nazywa Air Edition i koniec. Może Natomiast sam smartfon... Może to jest, Przepraszam? może wiesz co, to jest jakaś odchudzona wersja, bo jednak smartfon ma, no można powiedzieć, no dość budżetową specyfikację jednak, nie? To znaczy on ma budżetową specyfikację na pewno, jeżeli chodzi o procesor, dlatego że Realme tutaj wykorzystało procesor Unisoca Tiger TT616. Natomiast tak poza tym to jest telefonik, który tak, on jest co prawda na niskiej półce, ale to nie jest bardzo zła konstrukcja. Choćby z tego powodu, że ten jakby smartfonik ma i wyświetlacz Full HD 6,6 cala, jest tam bateryjka 5000 mAh i są pamięci, no jest co prawda minimalna konfiguracja 64 plus 4, ale jest również 128 plus 6, jest 50-megapikselowy aparat główny. Także pomimo tego, że to jest taka konstrukcja budżetowa dosyć, to nie jest chyba najgorsza, poza tym Unisokiem może, który rzeczywiście nie jest wysokich lotów procesora. Tak, wysoce wydaje. Szczególnie, że telefon dosyć fajnie wygląda. Ta obudowa raczej jest z plastiku, ale jest ładna. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, nie ma jeszcze podanych cen dla mocniejszych wariantów. Podaje tylko tą półkę z 4 gigami RAMu. I nadal to nie jest drogi telefon, bo zależnie od tego 464 albo 428 wersje kosztują 700-760 zł. No oczywiście bez naszych podatków, bo mówimy tutaj o debiucie w Tajlandii i ceny są z batów przeliczane. Zatem wiadomo, że ten model już u nas by podjeżdżał pewnie pod tysiaka, a ta topowa wersja, o której Jacek mówił, 6 plus 128, to już by podjechała pod 1200. No i w tym momencie to urządzenie trochę traci sens, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek europejski, ale w Tajlandii spoko. Przy takim cenie. Jest ładowanie 18-watowe, poza tym jednym głównym aparatem 50 megapikseli, są jeszcze dwie dwójki z tyłu, a z przodu jest 8 megapikseli i to w zasadzie wyczerpuje wszystkie rzeczy związane ze specyfikacją. Tak, ten drugi nawet jest chyba VGA aparat do tła, czarno-biały w każdym razie jest, monochromatyczny. Tak, to znaczy, aha, no, bardzo możliwe, ja znalazłem specyfikację, że to jest dwójka, ale bardzo możliwe, że jest niższy. To jest taki typowy rozmywacz tła, czyli wypełniacz miejsca w ramce, no powiedzmy to wprost. Drugą premierą w tym tygodniu było Vivo T1, tylko Vivo T1 tak naprawdę już miało swoją premierę wcześniej w wersji chińskiej, natomiast tutaj wyszła wersja indyjska, co prawda wśród częstotliwości LTE nie ma chyba 800, nie ma, sprawdzam jeszcze, ale nie ma 800 MHz, natomiast jest szansa, że ten smartfon się pojawi również w Europie w takiej albo innej formie. W każdym razie ten ma numerek identyfikacyjny V2141 i tym się odróżnia od tego chińskiego, który ma numerek inny. Oparto go na Snapdragonie 695 i różni się specyfikacją od tego chińskiego, choćby właśnie tym Snapdragonem 695. IPS-owy wyświetlacz 6,58, Full HD pracujący przy 60 Hz standardowo, a to jest całkiem niezła gęstość wyświetlacza, mimo tego, że IPS-owy to powinien być bardzo ładny. Jest 5000 mAh bateryjka, pamięci RAM jest więcej, dlatego że jest 4, 6 albo 8 giga, natomiast tylko 128 flesza, to jest jedna wersja.
aparaty troszeczkę podobnie jak w tym smartfoniku, o którym mówiliśmy przed momentem, Realme, też 50 z tyłu plus dwie dwójki i 16 megapikseli z przodu, czyli tutaj troszeczkę więcej. Również 18 watów ładowanie i to w zasadzie chyba też tyle na jego temat. Smartfonik może nie brzydki, ale to jest też konstrukcja taka budżetowa, z, mimo tego Snapdragona oczywiście, który jest dosyć sympatyczny z taką ambicją, żeby to była wyższa, mała, tak, niska półka. Tak, no ten telefon niemal na pewno do nas nie trafi, ale ja mimo to przeliczyłem ceny z Rupi. Zależnie od RAM-u, tak jak Jacek powiedział, 4, 6 albo 8, ceny mają 793, 845 albo 1005 zł. Także nawet powiem szczerze, cenowo jakoś to szału nie robi wielkiego, bo pamiętajmy, to są ceny indyjskie, więc nasze by były jeszcze jednak wyższe, zauważalnie wyższe. I trzeci telefonik, który jakby poza tą główną premierą tegotygodniową, to jest Honor 60 SE. To jest dziwna premiera, dlatego że na Dalekim Wschodzie robi się coś, czego nie rozumiem. Mianowicie wrzuca się smartfony do przedsprzedaży, w zasadzie do zamówień przedsprzedażowych, to bardziej, bo tam się pieniędzy nie płaci, tylko się zamawia jakby, nie podając przy tym jego pełnej specyfikacji. Taką sytuację mamy z Honorem 60 SE. Chińczycy nie podali pełnej specyfikacji, ale podali tyle szczegółów, że w zasadzie można go było włożyć do katalogu. Po prostu są nadal pewne braki w momencie, kiedy będzie premiera, a ta premiera się zbliża, bo ona nastego jest, zdaje się, lutego, już nie pamiętam w tej chwili którego, wtedy uzupełnię te dane. Natomiast w tej chwili wiemy już, że jest to smartfon oparty na Dimensity 900 z bateryjką 4300 tylko, ale ma OLEDowy wyświetlacz 667 cala, Full HD pracujący przy 120 Hz. I to są jakby te rzeczy, które wiadomo. Wiadomo również, że pamięci są przynajmniej dwa tiery pamięci dla użytkownika 128 albo 256. Tylko jeden tier pamięci RAM i to jest 8 giga. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to jest 64 jako jednostka główna z tyłu, plus piątka szerokokątna, plus dwójka do makro, z przodu 16 megapikseli i ładowanie 66-watowe, czyli dosyć wysokie jak na standardy mobilne. I to też właściwie tyle, ile wiadomo o tym smartfoniku. Słucham? Ceny jeszcze podamy. No ceny można jeszcze podać. Podstawka 1370, wariant 256 giga to 1560, czyli znów mocno bez szału, kiedy sobie dołożymy do tego nasze podatki. Bo ceny, pamiętajmy, z Chin. Zmienił Honor troszeczkę design. Podejrzewam, że przez podobieństwo niektórych swoich poprzednich smartfonów do smartfonów Huawei zostali zmuszeni po prostu przez... Tak. Zapewne różne wątpliwości dotyczące tego designu powiązanego nadal z firmą dawną macierzystą. Zostali zmuszeni do tego, żeby jednak pokombinować i w tej chwili, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, rzeczywiście znacznie się różni od smartfonów Huawei. Aparaty fotograficzne mają formę takiego kopniętego trójkąta z dwoma oczkami pionowo i jednym oczkiem po środku, po prawej stronie. Powiedzmy to wprost, iPhone po prostu. W tej chwili były podobne do Huawei, teraz są podobne do Apple. Przynajmniej jeżeli to znaczy, jeżeli chodzi o układ aparatów, może, natomiast jeżeli chodzi o bryłę samego smartfona, to on w żaden sposób iPhone'a nie przypomina, stąd mi się jakby nie narzuciło. Natomiast układ aparatów być może rzeczywiście iPhone'a przypomina. Zobaczcie sami, jest podlinkowany artykuł, sami zobaczcie, sami ocencie. Zresztą ten Realme, o którym na początku mówiliśmy, też tak troszeczkę widać tam w przypadku układu aparatu fotograficznego, nazwijmy to inspiracją. Nie wiem, co to się porobiło, ale ostatnio jakiś wysyp takich telefonów dziwnie przypominających iPhone. Nie wiem dlaczego. Na szczęście są też telefony, które iPhone'ów nie przypominają. I teraz prawdą jest, że jest w zasadzie ograniczona ilość konfiguracji geometrycznych, w których można aparaty ustawić. Można albo pionowo, albo poziomo, tak jak próbował swego czasu Alcatel czy TCL. No to było fajne. Można, jeżeli są trzy aparaty właśnie w różnych trójkącikach, jeżeli jest więcej niż trzy w kwadracikach, no ale
ilość tych konfiguracji jest rzeczywiście mocno ograniczona. Jest rzeczywiście w tej chwili moda również na to, żeby wizualnie robić te aparaty większymi, żeby nie robić małych oczek jak główki od szpilki, a te obiektywy rzeczywiście są trochę jak główki od szpilek, tylko żeby powiększać optycznie przez dodawanie dosyć dużego szkiełka przed chroniącego obiektyw. No i cóż, rzeczywiście. Tak można zrobić jeszcze coś po swojemu i tak właśnie zrobił Samsung. Wypuścili trzy modele, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus i S22 Ultra, o czym już pewnie doskonale wiecie. I tam, przynajmniej w tych dwóch podstawowych modelach, zachowano układ aparatów, który wdrożono w zeszłym roku i którego Samsung we flagowcach zdaje się konsekwentnie trzymać. I moim zdaniem wygląda to dobrze. Nie wiem, po co nadal robią czarne wersje, ale najwyraźniej te wersje się całkiem dobrze muszą sprzedawać, bo kolorów jest sporo, są te telefony dostępne w różnych ciekawych kolorach, no ale niestety w czerni również, która niestety w naszym materiale zdjęciowym dominuje. Bardzo mi przykro, wprowadzono jeszcze trzeci model, najciekawszy, Galaxy S22 Ultra, który ma zupełnie inny układ aparatów, on się przewijał od miesięcy już w przeciekach, głosy były różne. Ja powiem szczerze, że też nie do końca byłem przekonany do tego układu i nadal nie jestem. Bardziej mi się podoba wizualizacja z modeli podstawowych, czyli taka ramka aparatu wychodząca jakby z bocznej ramki telefonu. Natomiast myślę, że tutaj chcieli zrobić nawiązanie do Galaxy Note i to im się udało. Ale może po kolei opowiedzmy o tych telefonach, żeby wam nie namieszać, zaczynając od podstawki, która jest kompaktem. No, ja bym powiedział, że to jest kompakt, miałem to w ręku, macie podlinkowany materiał wideo, możecie zobaczyć, rzeczywiście jest to telefon stosunkowo nieduży, chociaż wiadomo, że kiedyś byśmy mówili o nim patelnia, 6,1 cala. Wierzcie mi, że całkiem fajnie to leży w ręku i to będzie taki chyba, no wydaje mi się, że będzie to najczęściej wybierany model ze względu właśnie na to, że jest to urządzenie o mocnej specyfikacji, ale stosunkowo niewielkie. No ekran Full HD, więc tutaj jakby nie próbowali wyważać otwartych drzwi, ale z odświeżaniem regulowanym od 10 do 120 Hz, czyli jest to co modne. To jest matryca Dynamic AMOLED 2X. Nazwa straszna. Świeci to jak dobry AMOLED, no i tyle. Tutaj nie ma się co rozwodzić. Z ciekawostek Gorilla Glass Victus w nowej wersji trafił na obie strony telefonu. W zeszłym roku straszne dyskusje, zresztą już w tym też się pojawiły pod filmem, straszne dyskusje, że plastik był bebe, a teraz jest super szkło. No nie wiem. Super to będzie, jak ten telefon upadnie i się komuś potłucze i wtedy pogadamy, czy szkło jest lepsze od plastiku. Tak jest moje zdanie. Nie. Ja wiem, że wy się będziecie zaraz spierać, że szkło nie jest premium. Sorry. Dla mnie to nie jest żaden wyznacznik premiumowości, to szkło. No, kolejna dyskusja pewnie będzie z procesorami. We wszystkich trzech Galaxy S22 są u nas Exynosy 2200, a w niektórych regionach Snapdragon 8. No i oczywiście znowu będą dyskusje o wyższości jednego nad drugim, a benchmarki pokazują faktycznie, bo pojawiały się już przed premierą te benchmarki porównujące oba te procki. Raz jeden jest minimalnie lepszy, raz drugi jest minimalnie lepszy, to są faktycznie równoważne układy. Pytanie, z którego będzie lepszy grzejnik tak naprawdę, bo tego na razie w testach nie było. Myślę, że jeszcze też nie ma co mówić o testach, bo telefony dopiero trafią w ręce testerów z jakimś, mam nadzieję, już finalnym softem. Oczywiście ta nadzieja pewnie pryśnie, ale no miejmy nadzieję, że z miary już dopracowanym softem, a to, co było testowane przed premierą, to wiecie. Zawsze tak jest, że telefon, który trafił do kogoś tam, ktoś puścił benchmark, to wcale nie musiał chodzić na finalnym softie i to się odnosi do wszystkich producentów, nie tylko do tego. Cóż jeszcze można wam o tym telefonie powiedzieć? A, no aparaty pewnie was interesują. W podstawce główny aparat ma 50 megapikseli i optyczną stabilizację, szerokokątny ma 12 megapikseli i dziesięciokrotny z trzykrotnym przybliżeniem, czyli mamy takie lekkie tele o klasycznej jednak budowie. Z przodu przyznam, że małe rozczarowanie, bo tradycyjne 10 megapikseli. Na pewno rozczarowaniem dla wielu z was będzie akumulator w tym podstawowym, kompaktowym modelu. 3700. Strasznie mało. W dodatku ładowanie też nie najszybsze, bo 25-watowe.
no ale najwyraźniej więcej im nie wlazło w obudowę. Przynajmniej takie jest, wydaje mi się, najsensowniejsze wytłumaczenie tego, bo model o rozmiar większy, aczkolwiek nadal bardzo podobny, czyli Galaxy S22 z plusem, ma już baterię 4,5 tysiąca mAh i do tego jeszcze 45-watowe ładowanie. To nadal to szału nie robi to ładowanie, ale na Samsunga to już jest wyjątkowo szybkie, bo producent raz zaryzykował 45 watów, później wrócił do 25, tłumacząc, że chodzi oczywiście o trwałość, o kondycję baterii w dłuższym przedziale czasu. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej nikt w tej chwili już długo telefonów nie trzyma, aczkolwiek faktycznie flagowce kupujemy na trochę dłużej niż budżetowce i to właśnie w budżetowcach mniej problematyczne jest to super szybkie ładowanie. Znowu mamy ekran Dynamic AMOLED 2X, znowu Full HD, znowu odświeżanie od 10 do 120 Hz, no tyle, że 6,6 cala, czyli już się robi patelenka, no i rzeczywiście ten telefon jest większy, ale wydaje mi się, że w serii Galaxy S22 to on będzie pełnił rolę takiego brzydkiego kaczątka, bo tak jak powiedziałem wcześniej, albo wezmą, ci, którzy chcą coś małego, wezmą sobie podstawkę S22, a ci, którzy chcą po prostu super, hiper, duper flagowca, wezmą sobie model Ultra i bardzo słusznie, bo ten S22 Plus to jest tak naprawdę Galaxy S22 troszeczkę rozdmuchany, z większą i szybciej ładującą się baterią. No i Ultra. No Ultra, telefon, który ma zastąpić serię Galaxy Note i z tego też względu ma zupełnie inną stylówę od pozostałych dwóch. I no taką Note'ową ma stylówę. Proste, kanciaste linie, mocne zagięcia ekranu. Wiadomo, nie każdemu to przypadnie do gustu, ale z dobrych wiadomości jest ta, że rysik teraz możemy chować w obudowie. Bo ja przypomnę, że zarówno w przypadku składanego Folda Trójki, jak i w przypadku zeszłorocznego Galaxy S21 Ultra już było wsparcie dla rysika, ale rysiku nie można było nosić bezpośrednio w obudowie telefonu. Trzeba sobie było sprawić jakiś tam specjalny pokrowiec, co jest nonsensem. Teraz już nonsensu nie ma i super, bo ja uwielbiałem Galaxy Note i może dlatego ten model też od razu jakby trafia w mój gust, szczególnie, że jeszcze do tego kolorystyka jest fajna, bo jest albo taka fajna butelkowa zieleń, która mi się bardzo podoba, albo burgund, trochę taki wpadający w złotko, który również wygląda świetnie. No jak ktoś koniecznie chce być nudny, to tak jak mówiłem na początku, jest czarny, który wygląda tak sobie. Natomiast te już jakoś pozostałe kolory wyglądają. Z ciekawostek jeszcze, wszystkie flagowe Samsungi są w Polsce po raz pierwszy, o ile mnie pamięć nie zawodzi, jak coś to mnie poprawcie w historii, dostępne w ekskluzywnych kolorach. Trzeba na nie czekać, już w tej chwili podobno jakoś do końca lutego, ale jak znam życie, to pewnie jeszcze dłużej. Kolory są fajne i można poczuć się wyjątkowo bez dopłaty. Jedynym minusem jest to, że trzeba będzie czekać pewnie 2 albo 3 razy dłużej na swój smartfon, bo one są specjalnie dla Was produkowane. No, w każdym razie są i to jest świetne. Ale wróćmy do tej Ultry. Ekran 6,8 cala. Nadal ten AMOLED 2X z piękną nazwą, ale już na szczęście QHD, bo przy 6,8 cala no to już faktycznie warto. I jeszcze zmieniono też zakres regulacji automatycznej regulacji odświeżania obrazu już od 1 Hz, czyli jak przeglądamy sobie statyczne zdjęcie, no to wiadomo, żeby baterię oszczędzać, będzie odświeżane rzadko. A co do baterii? 5000 mAh, czyli też jakoś nic szałowego, bo i w budżetowcach też takie mamy, w miarę adekwatnie do możliwości tego telefonu, aczkolwiek pewnie, że mogłoby być więcej. Ja bym się wcale nie obraził. Znowu mamy 45-watowe ładowanie. O, jeszcze zapomniałem, we wszystkich trzech modelach mamy też ładowanie bezprzewodowe 15-watowe i ładowanie zwrotne, czyli sobie możemy na przykład zegareczek położyć na telefonie, na pleckach telefonu i go doładować. Oczywiście w tym modelu te same procesory, czyli albo Exynos, albo Snapdragon. Większy wachlarz pamięci, bo nawet, słuchajcie, można sobie kupić 12 plus 1 terabajt, czyli już naprawdę zacnie, ale cena to po prostu, jak Wam powiem, to usiądziecie. Ale jak kogoś stać, to czemuż by nie?
No i Ultra ma najciekawsze ze wszystkich Galaxy S22 aparaty, bo główny aparat 108 mega z optyczną stabilizacją, wiadomo, tańczy, śpiewa, recytuje, robi super nocne zdjęcia i gotuje. Wypróbuję go, to wam o nim powiem, bo na razie no to wiadomo, materiały marketingowe producenta plus to, co mogliśmy w zamkniętym pomieszczeniu zobaczyć. No powiem wam, nastroję optymistycznie, ale okej, okay, no porobię zdjęć więcej, to wam coś powiem. Do tego dwunastka z polem widzenia 120 stopni, czy szerokokątny, i dwa aparaty z teleobiektywami i optyczną stabilizacją. Pierwszy to tak jak w podstawkach, czyli przybliżenie 3 razy z obiektywu o klasycznej budowie. Natomiast kolejny to już jest peryskopowy, czyli ten, który leży płasko w obudowie i daje większe przybliżenie. W tym przypadku daje nam przybliżenie 10 razy, aczkolwiek przysłona ma 4,9, więc to też nie jest aparat super uniwersalny na każdą okazję, ale fajnie, że jest, bo z tego, co widziałem, efekty robienia zdjęć z dużym zoomem są naprawdę dobre. Jak chcecie więcej niż 10 razy, to tutaj ta matryca 108 trochę dodaje od siebie. Wiadomo, że te stukrotne przybliżenie no to jest chwyt marketingowy, ale takie powiedzmy w użytecznej granicy, na ile oczywiście w zamkniętym pomieszczeniu udało się to wypróbować, bo wiadomo, te warunki nie są idealne, to tak wam powiem, do 25 razy te zdjęcia są no, oglądalne, całkiem dobre. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, jak to wyjdzie przy świetle dziennym, bo w dzień może być jeszcze nawet może trochę lepiej, natomiast no, w nocy to już tym dużym zoomem nie poszalujecie ze względu na tą przysłonę, także to też nie jest aparat uniwersalny. A wszystkie trzy Galaxy S22 mają obudowy z IP68, czyli są wodoszczelne. No i cenki, słuchajcie, cenki są no, w pewnym momencie już śmieszne, ale okej, zaczynamy z całkiem sensownego pułapu, bo podstawowy Galaxy S22 kosztuje 3999 i jeszcze do tego słuchawki dostajecie, do pozostałych zresztą też. S22 Plus startuje od 5000, no i tu już się robi tak no, poniżej 5, tak? 5000 bez złotówki. Tu już się robi trochę zaporowo, natomiast najbardziej zaporowo robi się przy Ultrze, która zaczyna cennik przy wariancie Bieda Edition, czyli 8128. We flagowcu to jest Bieda Edition i ja to mówię z pełną świadomością. 5899. Jak chcecie mieć więcej, no to już 7 poleci. No. Ja nie pamiętam dokładnie ceny tej wersji topowej, ale ceny jak was stać, to sobie sprawdźcie. W każdym razie do każdego dostajecie słuchawki, a jak oddacie Samsungowi, odsprzedacie jakiś swój wypasiony, najlepiej oczywiście Samsunga, flagowiec, który w dodatku nie będzie zniszczony, to podobno oddadzą wam nawet w zwrocie ponad 3000, bo 3000 to jest taki wariant, powiedzmy, przy założeniu, że telefon jakiś tam oddajecie w miarę dobry, we w miarę dobrym stanie. Więc nawet może i więcej niż 3000 wam oddają, ale oczywiście na początku sprzedaży, później już chyba to minie. Także też jak chcecie, to się pospieszcie. Ojku, nagadałem się, a jeszcze tablety zostały. Z tabletami to już w ogóle odwalili numer. Natłukli, moi drodzy, tyle wersji, że nawet mi się nie chce ceny. Jak was ceny interesują, macie w newsie podlinkowanym, na serio, bo wersji jest 9, 12, 15, no gdzieś tak, bo tak, każdy tablet występuje w niejednym wariancie pamięciowym, a do tego każdy występuje, abstrahując już od wariantów pamięciowych, dodatkowo jeszcze w wersji z samym Wi-Fi albo zbudowanym modemem 5G. Także cen jest mnóstwo, od w miarę przystępnej do po prostu ceny odlotowej. I znowu, jak w smartfonach, 3 odmiany. Maluszek, średniaczek i monstrum. Wiadomo, ten ultra największy, najciekawszy, ale my zaczniemy od podstawowego, czyli Samsunga Galaxy Tab S8. Jako jedyny w tej serii ma, moi drodzy, ekran TFT. Jest to ekran 11-calowy, 2560x1600 pikseli ze 120-hercowym odświeżaniem. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 8000 mAh. Co ma wspólnego z pozostałymi, to za chwilę wam powiem. Kolejny model, czyli Galaxy Tab S8 z plusem, już ma
Super AMOLED-a. No i jeszcze jednym szczególikiem się różni, mianowicie takim, że już ma czytnik linii papilarnych pod ekranem, a nie na boku obudowy jak podstawowy Galaxy Tab S8. Ja akurat wolałbym, jakby był na boku obudowy, no ale Samsung się uparł, że jak dajemy Super AMOLED-a, to i czytnik musi być pod ekranem, co w przypadku tabletu to już takie jest mech. W każdym razie, tu już mamy ekran nieco większy, mamy już rozdzielczość 2800x1752 piksele, odświeżanie nadal 120 Hz. Bateria też już większa, bo ponad 10 000 mAh. I oba podstawowe modele, czyli jest Tab S8 i Tab S8 Plus, są oferowane w dwóch albo trzech wersjach kolorystycznych. Dwóch. Najciekawszy i największy. Galaxy Tab S8 Ultra, którego przyznaję się bez bicia, w czasie prezentacji brałem się wziąć do ręki. Z wielu powodów, ale jednym z nich jest jego wielkość, ponad 14 cali przy 5-milimetrowej grubości tabletu. Ja wiem, że obudowa jest metalowa, więc powinna być w miarę sztywna, ale jednak 5 mm przy takiej przekątnej, zresztą zobaczcie sobie zdjęcie, jak on wygląda w mojej ręce, to jest moja łapa, to ten tablet po prostu wystawał tak, no jakbym telewizor trzymał kiedyś. Wąska ramka, więc ten, powiedzmy, wymiary są najrozsądniejsze, jakie się dało dać przy tej przekątnej, ale jednak no, to jest ogromna rzecz. Raczej ja bym tego nie nosił w plecaku, bojąc się, że mi się to pognie, jak tylko się oprę jakoś o coś. Raczej do użytku domowego, raczej do użytku biurowego, szczególnie, że Samsung dokłada do tego na przykład taki pokrowiec z klawiaturką fajny. Z rzeczy śmiesznych ten tablet ma notcha. Tak, tablet z notchem w ekranie. To dlatego, że dali dwa aparaty, podstawowy i szerokokątny do selfie, oba mają 12-megowe matryce. No śmiesznie to wygląda, aczkolwiek powiem Wam szczerze, ten notch umieszczono przy dłuższym boku budowy, tam gdzie najczęściej kładziemy palucha, więc będziemy mieli wiecznie brudne aparaty, ale z drugiej strony ten notch w miarę, myślę, nie powinien przeszkadzać w użytkowaniu urządzenia, bo w zasadzie i tak zawsze tam będziemy na nim trzymali palucha, a tak naprawdę on wali po oczach w momencie, kiedy mamy jasne tło na ekranie, a teraz jest moda na ciemne interfejsy i wiele aplikacji też chodzi już na ciemno, więc nie powinno to aż tak rypać w oczy. No, niemniej będzie troszeczkę zauważalne. To szybciutko, 14,6 cala, rozdziałka 2960x1848 pikseli, bateria 11200. Ten jako jedyny występuje w trzech wariantach, przynajmniej w Polsce, bo już widziałem, że na Zachodzie mają inne warianty, ale u nas są trzy warianty pamięciowe: 828, 12, 256, 16 plus 512 i ten ostatni, słuchajcie, kosztuje 7400, bez jaj, naprawdę. A w ogóle ceny tabletów jako takich, najtańszy z nich, czyli podstawkę 828 macie za 3,499. Więc od 3,5 do ponad 7 mamy rozstrzał w tabletach, mnóstwo wersji, tak jak powiedziałem. I jeszcze najważniejsze, cechy wspólne. W odróżnieniu od smartfonów Galaxy Tab S8 dostępne u nas mają Snapdragon 8 generacji pierwszej, czyli te niby bardziej, nie? Mają po 4 głośniczki, jest stereofonia, jest podpis AKG i jest Dolby Atmos. Mają to najnowsze Wi-Fi 6E, mają po 3 mikrofony. Cóż jeszcze mają? W każdym tablecie mamy też podwójny aparat fotograficzny na tyle z modułem 13 megapikseli plus 6 szerokokątnym i uwaga, miejsce na rysik. Wszystkie trzy tablety współpracują z rysikami S Pen. Rysiki są standardowym wyposażeniem. Przyczepiamy je na tyle obudowy, co mnie osobiście strasznie wkurza, bo jak robiłem zdjęcie tym urządzeniem, to ten rysik wiecznie strącałem. Jest to pierwsza rzecz do zgubienia w tym urządzeniu. Ja osobiście wolałbym, żeby on był chowany albo gdzieś dopinany z boku z taką zawieszkę, w cokolwiek, co trzymałoby go pewniej niż magnes. Nie wiem, dlaczego to zrobili, bo rysik jest zupełnie inny niż w telefonach. Jest taki właśnie lekko spłaszczony, żeby się fajnie magnetycznie trzymał, ale wcale się fajnie magnetycznie nie trzyma, bo obra, jak tak sobie delikatnie tym tabletem machamy, to tak, ale jak już chcecie, jeśli tak energicznie poruszycie, to ten rysik leci, leci, Adaś, leci, poszedł. Także nie do końca mi się akurat to rozwiązanie spodobało, natomiast stylowa tabletów jest całkiem spoko.
Fajnie jest to, że są smukłe, bo to bardzo dobrze wygląda, a jak będzie ze sztywnością, nie wiem, chyba podczas prezentacji nikt się nie odważył sprawdzić, no bo jednak jakby nam przyszło dawać 7 tysięcy Samsungowi za wygięty tablet, to byłoby słabo. No dobra, to ja się nagadałem o tym, co oferują i co mają urządzenie, a może Jacek teraz to zgrabnie byś podsumował jakoś? Podsumować mówisz. No. A mogę podsumować, że Samsung, tak jak w zasadzie każdy producent, który wypuszcza serię flagowych urządzeń, wypuścił urządzenia dla ludzi, którzy dobrze zarabiają. Tak jest w przypadku każdego producenta, który coś takiego robi. Tutaj, co prawda, Adam powiedział, że większość kupi zapewne ten najsłabszy model, jeżeli chodzi o Galaxy S. Ten najtańszy model jest modelem, który ma bardzo mało pojemną baterię i najniższe ładowanie. Z Plusem i z Ultra już jest troszeczkę lepiej. Ale ja te doświadczenia, które mam z Samsungami, jeżeli do tej pory inżynierom z Samsunga nie udało się niczego zrobić ze zużyciem baterii w tych smartfonach, to będzie je trzeba ładować prawdopodobnie dwa razy dziennie. Pewnie zastanawiam tak. się... Słucham? Pewnie tak, bo wiesz, moje doświadczenie jest podobne. Ale nadal, wiesz, nadal dla mnie to nie jest jakby problem. Przydałoby się faktycznie, bo ja, wiesz, ja funkcjonuję tak, że jak przychodzę, nic nie robię, telefon odkładam na podstawkę i nawet nie patrzę, jak on się doładowuje. Po prostu w wolnej chwili sobie spoczywa na podstawce i dla mnie problem jakby rozładowanej baterii nie istnieje. Wiesz co, gdyby Samsung na przykład do zestawów z flagowcami zdecydował się na dodawanie zestawów niedużych ładowarek bezprzewodowych, byłoby zarąbiście. Natomiast Samsung do swoich zestawów nie dodaje żadnej ładowarki, nie mówiąc już o bezprzewodowej. W związku z tym tutaj zwykły człowiek w odróżnieniu od nas nie ma w domu po prostu iluś ładowarek plus ładowarki bezprzewodowej najczęściej. Chociaż jeżeli kupuje tak drogi smartfon, no to można rzeczywiście założyć, że go stać na dowolną ładowarkę, którą można do tego smartfona dokupić. Tak, bo właśnie tym, też tak zjeździliśmy, rozmawialiśmy po tej premierze, wiesz, i właśnie zwróciliśmy uwagę, że kurczę, do tych najtańszych telefonów ładowarki nadal są, więc może to jest właśnie, wychodzą producenci z tego założenia, że jak kogoś stać na telefon tam od 3,5 w górę, czy tam nawet są ludzie, którzy za 5 kupują telefon bez Google'a i żyją, więc wtedy bez problemu dadzą załadowarkę, nie wiem, tam tą stówę, czy nawet dwie dodatkowo. Chociaż myślę, że te ładowarki takie, nawet Samsung, o, też ciekawostkę wam zaraz powiem, ale to za chwilkę. Nawet Samsung tam proponuje już takie ładowarki w okolicach nawet chyba poniżej 100 zł. Także no tylko nadal dla mnie to jest mega fuck up, żeby kupić telefon za 3, 4, 5 tysięcy i nie mieć ładowarki w ogóle żadnej. No, nie wiem, są firmy, które potrafią dać nawet szybkie, 65-watowe i nawet 120-watowe. Taka firma jedna dodaje u nas na rynku i też można. Także no nie, to faktycznie to jest słabe. Są firmy, które do zegarków na przykład dodają ładowarki bezprzewodowe. No, też. Ja to wiesz, ja to tylko z rozrzewnieniem wspominam dawne czasy, kiedy to Samsung, nie wiem, kupowałeś sobie na przykład Note'a i dostawałeś ładowarkę, słuchawki AKG. Nawet niezłe były, to były nadal przewodowe pchełki, ale były. Dostawaliście, słuchaj, przejściówki. Pamiętam czasy, kiedy Samsung dodawał przejściówkę, jak wchodziło akurat USB-C, to dodawali przejściówkę z USB-C na zwykłe USB, na mikro USB i jeszcze coś tam chyba dodawali, nie pamiętam. No i oczywiście ładowarka była w zestawie. Słabiutka, bo słabiutka, ale była. Więc no to Senevratia szkoda, no bo wtedy te zestawy to po prostu było na bogato. A teraz pudełko malutkie, ekologiczne, tak, wiadomo, więcej w kontener wejdzie, tak, jasne. Zastanawiając się, ładując do katalogu jeszcze przed premierą w tablety Samsunga, zastanawiałem się, na ile funkcjonalny jest ten 14,5-calowy, blisko, powyżej 14,6 cala. Tablet. Jeżeli mówisz, że rzeczywiście się dziennikarze brali go brać do ręki, to ciekaw jestem, jak będzie wyglądała sprzedaż takiego tabletu. Znaczy, dlatego, że no,
Wasze wątpliwości dotyczące trwałości takiego rozwiązania sprawiają, że jako klient kupujący taki tablet obawiałbym, że on mi się po prostu złamie. Wiesz co, z jednej strony tak. Z drugiej, że ktoś, kto płaci 7 tysięcy za tablet, to nie obawia się już kompletnie niczego. Może wydaje mi się, że wiesz co, wydaje mi się, że ktoś, kto płaci 7 tysięcy za tablet i ten tablet mu się psuje dosyć szybko mechanicznie, więcej po prostu nie kupi tabletu tej firmy. Stąd mam taką nadzieję, że Samsung jednak przemyślał konstrukcję tego urządzenia i że ono jest odpowiednio trwałe i że byle co go po prostu nie złamie. Zastanawiam się nad funkcjonalnością takiego rozwiązania. Z jednej strony duży, cienki ekran to jest bardzo fajna rzecz. Można go położyć wszędzie, można, czy prawie wszędzie można. Nie no, ekran można się z nim położyć i stosunkowo blisko korzystać z niego, nie wiem, czy czytać, czy oglądać, czy jeszcze cokolwiek to innego. Będzie mega do oglądania filmu, wiesz, bo rzeczywiście, wiesz, kiedy miałem to w ręku, usiadłem sobie tak na kolankach, tak jak się zwykle siedzi, wiesz, w fotelu z laptopem, no to i ten ekran, i głośniki, no po prostu mega, tylko na przykład, i już od razu wiesz, znowu wracamy do tego. Mam w łapach tablet tam za, powiedzmy już w tej tańszej wersji, za piątala, a ja sobie lubię przysnąć w fotelu. I co wtedy? I już sobie, wiesz, oczami wyobraźni wizualizuję, jak ten tablet robi pierdół to podłogę. No, natomiast samo wrażenie, wierzcie mi, jest super i nawet operowanie tym tabletem w rękach też nie jest jakoś strasznym doświadczeniem, bo urządzenie, tak jak mówię, jest bardzo smukłe i stosunkowo lekkie. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś potworna kobyła, natomiast bardziej wydaje mi się, to jest urządzenie właśnie do użytku w domu, obejrzeć sobie w łóżeczku tam jakiś coś, film na tym, wiecie na czym, względnie popracować, chociaż tutaj też dyskusja, no bo Android, no wiadomo, że jak ktoś się przyzwyczaił do Windy czy do Macowy, no to będzie miał problem z przesiadką na Androida, ale znowu jak ktoś sobie dokupi właśnie ten pokrowiec z klawiaturą, a tak naprawdę jego największym zaawansowanym zadaniem będzie otwarcie tabelki w Excelu czy wklepanie czegoś w Wordziku, który tam już na dzień dobry mamy, to spoko, to nawet do pracy myślę, że też się nada i to jest właśnie takie przeznaczenie tego urządzenia. Może wiecie, dla pana, który sobie lata z walizeczką po całym świecie i chce mieć coś, na czym coś tam napisze, maila i tak dalej, ale jednocześnie chce mieć sprzęt, na którym sobie coś tam obejrzy ulubionego i nie będzie miał zgwałconego wzroku ani słuchu, a urządzenie tak na podróż to leci do walizeczki w sztywnym pokrowcu, pomiędzy ręczniczki, ciuszki i tak dalej. No okej, to taką wizję jak najbardziej dla tego tabletu akceptuję i rozumiem. Natomiast w przypadku tabletów, w odróżnieniu od smartfonów, ja bym jednak polecał tutaj tego najtańszego i najmniejszego, dlatego że on będzie bardzo funkcjonalny. Mhm. To jest 11 cali, jeżeli ktoś się zasadza na rzeczywiście większy tablet, to 11 cali w zupełności wystarczy. Cieniutki. Ramki ma stosunkowo cienkie. Jeżeli chodzi o konfigurację, to ona jest dosyć zbliżona. Jedyny słaby punkt to jest pamięć wewnętrzna, to 128, ale można zawsze dołożyć kartę pamięci. Przepraszam, jest jeszcze jeden słaby punkt i to też będzie prawdopodobnie bateria, ale tak będzie w przypadku każdego z tabletów nowych Samsunga. Z tą baterią również będzie problem, szczególnie jeżeli to będzie wersja z obsługą sieci 5G, jeżeli kupicie tablet, przez który się chcecie komunikować, to prawdopodobnie tę baterię też będzie dosyć często trzeba ładować. Natomiast mówię tutaj w odróżnieniu od telefonów, przy których ta różnica w przypadku baterii ładowania jest dosyć znacząca. Telefon jest jednak urządzeniem, którego używamy znacznie bardziej niezawodne niż tablet. I dlatego tam jednak się skłaniam ku temu, żeby jednak zdecydować się na coś droższego, jeżeli się ma już furę pieniędzy. Natomiast w przypadku tabletów można według mnie kupić tańszy, chyba że również chce się troszeczkę zaszpanować i kupić blisko 15 cali i pokazywać znajomym, jak przyjdą w gości. Na pewno zauważam, tego się nie da nie zauważyć. Natomiast tak jak mówię, no to jest...
Jest to premiera niszowa, tak jak każda premiera flagowców, i to zarówno telefonów, jak i tabletów. Jest to premiera dla tych, którzy po prostu bardzo dobrze zarabiają, premiera dla tych, którzy mają pieniądze albo są fanami po prostu i odkładają pieniądze na to, żeby raz na jakiś czas po prostu pozwolić sobie na flagowe urządzenie Samsunga. Ja mam nadzieję, że Samsung zrobi prędzej czy później w końcu przy którejś generacji coś z tym cholernym zużyciem baterii, na które narzekają wszyscy użytkownicy właściwie, którzy Samsungów używają. Niektórzy oczywiście mówią, że ładują 2 razy dziennie, im to nie przeszkadza. No, fani tak mają po prostu. Wiesz co, ja wiem, ja jakoś za fana się nie uważam, ale kurczę, no upierdliwe jest to tak naprawdę dopiero w podróży, bo... Adam, ale tak czy siak, wybacz, ale wiesz co, powiem ci jedną rzecz. Uzasadnienie jakby małych baterii i brak ładowarek swoją drogą. Uzasadnianie szybszego ładowania tym, żeby bateria mniej się niszczyła. No dobrze, okej. Okay. Tylko jak w tym wszystkim, powiedz mi, ma się doładowywanie smartfona czy tabletu kilka razy dziennie, kładąc go nawet na ładowarce bezprzewodowej, kiedy wiemy i ty, i ja, że każda bateria ma określoną ilość cykli, przez którą jest w stanie się ładować, a później przestaje po prostu. Wiesz co? To wybacz, ale to jest alogiczne po prostu. Albo w jedną stronę, albo w drugą. To znaczy albo robimy porządne baterie, albo optymalizujemy system, żeby zużycie baterii było niskie. Albo dokładamy ładowarki, ale nie tłumaczymy, że nie dokładamy ładowarek, albo że baterie robimy takie, albo że szybkiego ładowania nie ma, bo coś, tak? A z drugiej strony, a przecież masz sobie doładować kilka razy dziennie na ładowarce bezprzewodowej, to jest wygodne i fajne, no zarąbiście, tylko po prostu każdy cykl ładowania to jest cykl ładowania mniej życia baterii. Tyle, no tak właśnie, to wygląda. Ale są nadzieje na szybsze ładowanie, bo Samsung, co prawda nie wprost, ale mignęło mi się podczas prezentacji, że będzie ładowarka z 2 albo 3 wyjściami USB-C i USB zwykłym i będzie ładowarka wreszcie o takiej mocy bezobciachowej już, na pewno nie 45-watowa. Nie wiem, czy mogę wam mówić jaka, nie wiem, czy w ogóle powinienem o tym mówić, ale coś czuję, że w składakach zobaczymy jeszcze szybsze ładowanie i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. No bo taką ładowarkę chyba wypuszczają nie bez powodu. Przy czym ja chciałem powiedzieć jasno, mnie akurat 45-watowa ładowarka nie przeszkadza, to znaczy jest tu wystarczająco szybkie ładowanie jak dla mnie. Natomiast kwestia optymalizacji zużycia baterii w przypadku Samsungów to jest kwestia, jak mi się zdaje, paląca i taka, którą oni powinni po prostu w końcu rozwiązać. Tyle. Miejmy nadzieję, że to ogarnę. Zobaczymy jak to, wiesz, bo 22 na razie jeszcze nie mieliśmy okazji wypróbować na dłużej, więc... Zobaczymy, bo może już to się stało, tylko jeszcze o tym nie wiemy, bo jeszcze telefony dopiero do nas jadą. Nie, no daj Boże wszystkim użytkownikom, którzy swoje ciężko zarobione pieniądze wydadzą na te smartfony, żeby im te baterie działały i 2 dni na jednym naładowaniu. Tak, akurat bardzo bym się cieszył. W kolejnej tygodniówce będziemy wam o tym mogli powiedzieć, bo już będę ten telefon akurat miał wtedy przez 2 tydzień, bo za tydzień się niestety chwilowo nie widzimy. Ale wiecie, nic wielkiego się chyba raczej... O nie, chociaż będą 2 premiery. Będą 2 takie dosyć duże premiery, natomiast nas nie będzie niestety za tydzień, bo ja w końcu muszę kiedyś odpocząć. Także za 2 tygodnie się widzimy. My dzisiaj skończyliśmy, jeżeli chodzi o premiery mobilne, natomiast to, co ze mną widzicie, to taki jest przeciek, że Xiaomi będzie z zarąbistymi aparatami. Tam jest z tyłu 5 aparatów, jeden co najmniej, który ma pracować w układzie peryskopowym, ale L1 po pierwsze to jest nazwa kodowa dopiero, a po drugie poczekamy jeszcze na premierę tego smartfona prawdopodobnie, także nie ma co się w tym momencie podniecać. Niemniej Xiaomi obiecuje z fajną optyką smartfona, bo podjęli współpracę z jedną z firm produkujących dobrą optykę. W związku z tym jest nadzieja, że Xiaomi rzeczywiście wyprodukuje smartfona fotograficznego dedykowanego do dobrych fotografii. Ploty o tym smartfonie z tym takim aparatem i z Leicą to już chodzą od dłuższego czasu, także
myślę, że prace trwają i faktycznie chcą nam pokazać coś ekstra, natomiast no, ten wygląd, miejmy nadzieję, że to się nie sprawdzi. No nie wiem, jest w każdym razie przynajmniej odmienny od wszystkich innych, tak? Wiesz co, Nokia kiedyś zrobiła coś takiego, w miarę jeszcze jakoś to wyglądało, się mi zrobiło to samo, tylko brzydziej. Niechby chociaż te wycięcia na obiektywy miały jednakowy kształt. Nie wiem, może ja jestem jakiś dziwny, ale gdyby wszystkie wycięcia były jednakowo okrągłe i w środku była ewentualnie jakaś ciemna maskowniczka, to chyba wyglądałoby lepiej. Ale nie wiem, nie znam się na stylu, więc może się nie będę wypowiadał, ale no to mnie jakoś poraża. O, to jest śliczny aparat. To jest tak ładne, że nie mogę się napatrzeć. Szkoda, że tym razem ramki są w tym samym kolorze, bo w zeszłym roku jak było ten fiolecik tu ze złotą rameczką, to się tak fajniutko komponowało. Teraz jest mniej fajne, ale nadal według mnie jest to jedno z najładniejszych i najsensowniejszych rozwiązań aparatu na rynku. Mówię o tym tutaj w podstawkach, bo tam w Ultrze, no to już, o, ten w Ultrze to już taki, no trochę, nie wiem, może się muszę przyzwyczaić, ale to było sztosowe. Ja powiem szczerze, że w przypadku tych smartfonów, którymi robiłem dobre zdjęcia, to chyba na drugie na gdzieś schodziło to, jak ten smartfon wygląda. No nie, dla mnie. Bo wydaje mi się, że jeżeli nie, tą popierdółką ma jakikolwiek sens, to tam musi być po prostu aparat. Jak to będzie wyglądało w tym Xiaomi? Naprawdę jest mi zupełnie obojętne, może być brzydkie. No nie, ja, jeżeli tylko no ja będzie robił dobre zdjęcia. Ja na przykład nie muszę mieć szkła na tyle obudowy, ale chciałbym, żeby telefon, który oglądam, wyglądał fajnie. No jeszcze, o, tu nie tutaj. Tutaj, kurczę, patrzcie, nie umiem pokazać, ale ze mnie... No to tym się różnimy. Mnie wystarczy, że działa dobrze. Ta biała wersja jeszcze wygląda tak fajnie, jak trochę jak zeszłoroczny. Mniej mi się podoba na przykład tu o, w czarnym, to już tak gnie ten aparat, a tu jest... Boże, jak ja mam to pokazać? A tu jest tak fajnie zaakcentowany. O, przez tą srebrną ramkę, no to jest jedyna odmiana, w której to tak fajnie wygląda, plus te ekskluzywne, o których mówiłem. No ale dobra, no... Może Jacek ma więcej racji, bo z drugiej strony no, chcecie szkła, a ja nie chcę. To znaczy wygląd smartfona jest oczywiście też bardzo ważny. Ja po prostu mówię, jakie mam priorytety. Moim priorytetem jest to, żeby doskonale działał, robił świetne zdjęcia, a wyglądać może dowolnie. Natomiast no jeżeli do tego jeszcze ładnie wygląda, no to jest bardzo dobrze. No ale jak możesz mieć jedno i drugie, to tym lepiej, nie? No tak, ale do tej pory się to ze dwa razy zdarzyło i nie było to w przypadku Samsunga niestety. No to bym polemizował, no ale okej, może dawno Samsunga żadnego nie używałeś. Dobra, czy coś jeszcze mamy, Jacuś, na ten tydzień? Nie, chyba nic więcej nie mamy. To znaczy jest jeszcze jedna zapowiedź. No, opowiadaj. No. Nie ma dużo do opowiadania. Są po prostu zapowiedzi, kolejne premiery w Redmi się odbędą. Ale to no, też pogadamy o tych smartfonach tak, wtedy. Tak, to i ładniasy są nowe na horyzoncie, także no będą premiery, a w ogóle jeszcze po drodze będzie MWC. Okazało się, że jak na razie, jak dotąd so far so good, MWC jest i będziemy tam. Także no zobaczymy, chyba że w ostatniej chwili znowu odwołają, wiecie, teraz to jest wszystko możliwe, ale tam też będzie parę premier, o których na razie też jeszcze nie możemy chyba za bardzo mówić, ale będą. No dobra. Stay tuned. W takim razie widzimy się za dwa tygodnie. Trzymajcie się cieplutko, no i nie zapomnijcie tam zaglądać do aktualności, bo chociaż nie ma tygodniówki, to testy codziennie tam jakieś testy, teksty codziennie tam jakieś lecą, testy zresztą też. Dobra. Serdecznie. Dziękujemy Wam, że wpadliście w gości. Dzięki za wszystkie komentarze, jak zwykle. Pozdrowienia dla Was serdeczne na weekend i na nadchodzący tydzień. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć, serwus.